Ciekawe zapytanie internauty o cenę badań lekarskich i psychologicznych na licencjonowanego pracownika ochrony w mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu, no i dodatkowo w mojej pracowni psychologicznej. Dodatkowo ktoś pyta, czy wystawiam faktury. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań licencjonowanych pracowników ochrony i zacznę od zapytania internauty, który ma serdecznie dość tracenia czasu w placówkach, gdzie się przez lata badał. Witam z Pana info na YouTubie, wygląda ciekawa alternatywa. Zamiast robić badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ewentualnie tłuc się do Szpitala Wojskowego w Opolu, bo reszta we Wrocławiu, za przeproszeniem, to była totalna porażka, przynajmniej 6 lat i 3 lata temu. Proszę info o odpłatności. Obecnie płaci pracodawca, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Czy on płaci najpierw przelewem, czy płacę ja i dostanę fakturę, czy jakiś dokument finansowy na firmę pracodawcy, a potem od niego refundację kosztów? No moje szefostwo tak to widzi, nawiasem mówiąc ja też tak to widzę. Dodatkowe pytanie, czy nie ma problemu z wystawieniem faktury? Aktualne badania na licencję mam do końca stycznia 2014. Dodatkowe pytanie, badania okresowe też nachodzą się na ten termin, praktycznie są identycznie, jeżeli chodzi o czas ich zrobienia i czy wszystko to można załatwić za jedną wizytą? Czy macie umowę z siecią LuxMed? Bo firma badania okresowej nie tylko realizuje przez sieć LuxMed. Pozdrawiam. Zacznę od pytania z tą fakturą. No, nie wystawiam w zasadzie faktur, bo nie jestem płatnikiem podatku VAT, ale oczywiście wystawiam rachunki, no, które są tutaj zgodne z ustawą o rachunkowości. Są to dokumenty finansowe, które wystawiam tysiącami przez rok, także no, muszą być zaakceptowane poprzez każdą księgowość. Jak ja płacę od tego podatek, no to przypuszczam, że dla jakiejś księgowości czy dla Twojej firmy jest to koszt. No, z wiadomych względów preferuję płatność gotówką i od razu dostaniesz ten rachunek zaraz po zapłaceniu. Natomiast jeżeli chodzi o cenę usługi, no, obecnie rozdzielono badania lekarskie i psychologiczne, także musisz dostarczyć na policję dwa osobne orzeczenia. Nie ma to jak kiedyś, że badanie psychologiczne niejako wchodziło w skład badania lekarskiego i dostawałeś jedno orzeczenie, dostajesz dwa niezależne od siebie orzeczenia, czyli każde z nich może być pozytywne lub negatywne. Ponieważ są one dwa niezależne, możesz się badać w dwóch różnych placówkach. No tym niemniej, jeżeli chcesz zrobić wszystko za jednym razem u mnie, w krótkim czasie, no i nie tracić tego swojego cennego czasu na wędrówki po mieście, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, to koszt badania psychologicznego w mojej pracowni wynosi 100 zł netto. Netto u mnie równa się brutto w tej chwili. No, koszt badań lekarskich wynosi 250 netto, czyli zusammen to kupy 100 plus 250 to jest 350 netto, równe 350 brutto. Przebadałem już osobiście kilkaset osób, zarówno kandydatów, jak i pracowników ochrony, którzy badali się już gdzieś indziej, a moja pracownia medycyny pracy wraz z pracownią psychologiczną jest w chwili obecnej wiodącą na Dolnym Śląsku po uwolnieniu badań ochroniarzy na rynek prywatny. Jeżeli chodzi o jednoczesne badania okresowe, to sprawa wymaga tutaj zdecydowanie dodatkowych uzgodnień z pracodawcą z uwagi na uregulowania kodeksu pracy, a głównie konieczność posiadania pisemnej umowy. Tak więc, jeżeli Cię przekonałem i chcesz skorzystać z usług mojej firmy, z mojej przychodni medycyny pracy, zadzwoń pod numer 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123, no, abym Cię umówił na dogodny termin, tak aby te badania no, nie trwały wieczność, tylko tam godzina, dwie, no, maksymalnie to trzy, to już uważam, że przy jakimś wyjątkowym pechu. Moja przychodnia mieści się na Żarnickiej 215 we Wrocławiu, niedaleko autostradowej obwodnicy Wrocławia, szczególnie dla tych, jeżeli byś przyjeżdżał gdzieś tam z jakichś rejonów spoza Wrocławia. No, wszystkich niezbędnych specjalistów mam na miejscu, psychiatra, okulista, psycholog uprawniony, tak abyś nie tracił swojego cennego czasu. A wierz mi, jestem już po 50 i czas jest jedyną rzeczą, której nie kupisz
później za żadne pieniądze. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań pracowników ochrony i do zobaczenia oczywiście w moim kolejnym wideo. A tak nawiasem mówiąc, podejście do badań pracowników ochrony się normalizuje. Dotychczasowe placówki zaczęły powoli rozumieć konieczność bardziej poważnego podejścia do Ciebie, do klienta, do pacjenta, a nie przetrzymywania go całymi dniami na swoich złościach, no i w końcu otrzymania z wielką łaską wymaganych przez policję orzeczeń. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.